A dzisiaj w ramach cyklu z siatki do sieci Mariusz Prudel, nasz wybitny reprezentant kraju, dwukrotny olimpijczyk w siatkówce plażowej. Zdradzę Państwu, z Mariuszem rozmawiamy o bladym świcie, bo to jest dla mnie i dla Mariusza pewnie blady świt, 7 rano. Mariuszu, ale jaka jest przyczyna tego wczesnego spotkania? Czy cierpisz na bezsenność? No nie, nie, nie. To nie ta przyczyna, nie cierpię na bezsenność, aczkolwiek akurat jestem w trakcie przeprowadzki i tak za bardzo później też ciężko się będzie zgrać, więc lepiej zróbmy rano te najważniejsze rzeczy, a później będę się zajmował tymi sprawami kolejnymi, bo ciężko na godziny później się ustawić. To zapytam tak przewrotnie. Wolałbyś teraz trenować, czy jednak pakować rzeczy i przewozić do nowego lokum? No wiadomo, że jak wszyscy już tęsknimy za tymi treningami, że każdy wolałby coś porobić, to sam miałem okazję w poniedziałek już się poruszać na piasku tutaj w Rybniku. Aczkolwiek jak nie wirus, to pogoda. No wczoraj i dziś raczej też tak patrzę za okno, chociaż słonecznie, to nie wygląda na to, że pójdziemy coś zrobić, ale jutro już jesteśmy znowu umówieni, także mam nadzieję, że pogoda dopisze i jutro będzie okazja się znowu poruszać. Jeszcze zanim przejdziemy do spraw stricte sportowych, siatkarskich, muszę cię o to zapytać, bo jesteś człowiekiem obdarzonym bujną fryzurą, to jest twój znak charakterystyczny. Jak w tych trudnych czasach bez usług fryzjerskich radzisz sobie ze swoimi długimi i imponującymi włosami? Właśnie to akurat się okazuje być plusem teraz, bo nie mam problemu z fryzjerem, gdzie inni czasami muszą sobie sami chyba radzić. Nie wiem, może maszynki zakupili albo jakoś pokątnie próbują. Może ktoś się okaże, że z kadry po zakończeniu tego dziwnego okresu ma jakąś tam, powiedzmy, umiejętność bycia fryzjerem, bo nie wiem, jak tam chłopaki, bo aż tak nie podpytuję, ale może się okazać, że to akurat jest duży plus. To teraz przejdźmy już do kwestii związanych z siatkówką. Siatkówka plażowa wydaje się dosyć komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, no bo wy spełniacie ten wymóg, że nie trenujecie w dużych grupach, to są grupy, no, zespoły są dwuosobowe, treningi mogą się odbywać w grupach czteroosobowych plus trener. Czy to oznacza, że wy możecie ten sezon czy te przygotowania rozpoczynać pełną parą, czy jednak to jest kłopot, to wszystko, co się dzieje z COVID-19? No, jest to duży kłopot, bo na razie póki co jest pozwolenie na prowadzenie treningów, ale to też są treningi, jesteśmy z różnych stron kraju i gdzieś tam w grupkach próbujemy czasami się spotkać, bo to też te odległości nie są takie małe, tak? No, nie jesteśmy w stanie póki co zrobić normalnie zgrupowania, bo jak wiemy, nie ma takich możliwości, póki jest otwarta teraz pała, ale to pilotażowo i vouch. I zobaczymy, co z tego będzie. Tak naprawdę cały czas czekamy, jakie będą możliwości. Jako trenerzy pisaliśmy już wstępne plany, zmienialiśmy od czerwca, żeby zacząć, aczkolwiek też takie mam wrażenie, że ciężko będzie od 1 czerwca rozpocząć te przygotowania w tym, powiedzmy, wymiarze, który po poprawkach zapisaliśmy i chcielibyśmy, żeby miało miejsce, bo nie będzie tyle miejsca. Poza tym też pewnie muszą sprawdzić, jak wszyscy reagują. Na zgrupowanie trzeba dojechać, gdzie każdy ma komfort, żeby podróżować samochodem samemu, tak? Bo to też jest na pewno jakieś ryzyko. Też nie tylko mamy, powiedzmy, w kadrze tej młodzieżowej zawodników, którzy mają prawo jazdy, bo są też tacy, którzy jeszcze nie zdążyli zrobić, więc no, ciężko powiedzieć, jak to będzie, ale jest dużo gdzieś tam takich niuansów, na które sami nie znamy odpowiedzi i cały czas cierpliwie czekamy. Właśnie, jakie warianty przyjęliście przygotowań czy treningów, bo trudno się przygotowywać, bo prawdopodobnie zawodów będzie ograniczona liczba albo w ogóle ich nie będzie. Jakie warianty przyjęliście jako trenerzy? No z tego, co tam słyszałem również, bo jestem w wydziale, to chcą, żeby jakieś zawody siatkówki plażowej w Polsce się odbyły, aczkolwiek cały czas jest problem, bo jak wiemy, te strony, jeżeli chodzi o miasta, powiaty, które wspierały siatkówkę plażową gdzieś w tych organizacji turniejów, też się wycofują, bo też mają inne wydatki. A jaką strategię? No, typowo w Polsce
gdzieś zaplanowaliśmy praktycznie cały rok, bo nikt nam nie zagwarantuje turniejów zagranicznych, aczkolwiek znowuż może być szansa to dla turniejów polskich, że wszyscy najlepsi będą grać w każdym turnieju. Także no, od czerwca planujemy w Polsce zgrupowanie, gdzieś łączyć Cetniewo głównie ze Spałą. Tak? Tam warunki gdzieś tam nadmorskie. Spała, wiadomo, mamy swoje obiekty, ale więcej nic też nie jestem w stanie powiedzieć. To są nasze plany. Polska i myślę, żeby przede wszystkim się skupić na bezpieczeństwie, żeby wszyscy byli zdrowi, a tak jak właśnie wcześniej wspomniałeś, że może nie być żadnej imprezy docelowej, więc powiedzmy te treningi w tym roku i granie nie jest najważniejsze. Ważniejsze wydaje mi się, żeby być zdrowym, dobrze pewne kontuzje, jakieś stare dolegliwości zaleczyć i w przyszły sezon wyjść w pełni już zwartym i gotowym. Przesunięcie Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok sprawia, że z jednej strony to może nawet dobre dla zawodników, którzy mieli jakieś urazy, ale z drugiej strony, jak sądzisz, czy te nasze pary, które no de facto męskie, które już mają ten awans niemalże w kieszeni, to będzie dla nich dobre rozwiązanie, że będą mieli więcej czasu na przygotowania? Na pewno to można z dwóch stron rozpatrywać. No, z jednej strony, jak jesteś w formie, dobrze ci się gra, wiesz, że te igrzyska będą, tak, przez 4 lata szykujesz formę, trenerzy przygotowania fizycznego mieli plan opracowany na 4 lata, jak to gdzieś tam, powiedzmy, żeby optymalnie wejść, posprawdzać, no będą mieć dodatkowy rok, tylko pytanie, czy ten dodatkowy nie wybije ich z rytmu, a z drugiej strony może nam się przydać, więc zupełnie to jest też inna rzeczywistość teraz, to na pewno ty jako człowiek, jak jedziesz do sklepu po coś i nie ma tego, to nie jesteś zadowolony. No i tu tak samo może być, bo wiem, że chłopaki bardzo wiele poświęcili w tym roku, żeby się dobrze przygotować i byli w dobrej formie, co na przykład Grzesiek z Michałem pokazali, chociażby na turnieju, na którym byli w Doha, który wygrali, więc to na pewno dla nich niekorzystne jest. No wiem, że Bartek z Piotrkiem jakieś drobne problemy mieli, im to akurat z kolei może pomóc, ale wiem, że też byli w stanie grać na bardzo wysokim poziomie, bo na obozie na Sri Lance pokazywali, co rozmawiałem z Grzegorzem Pienkiem i z innymi trenerami, bardzo dobrze się i wygrywali z tymi czołowymi parami, także powiem szczerze, będziemy mądrzejsi za rok, tylko mam nadzieję, że się nie ukaże, że za dwa. Bo też tak może być, kto to wie, jak to w dzisiejszych czasach będzie wyglądało. Oprócz oczywiście seniorskiej siatkówki plażowej, no, odpowiadasz w dużym stopniu za młodzież, którą za ten narybek siatkarski. No i pojawia się też kłopot, bo szkoła w Spale w tej chwili od kilku tygodni nie funkcjonuje. Nie wiadomo, kiedy wrócą zajęcia. Jak wygląda praca z tą młodzieżą teraz w czasie tej wymuszonej przerwy? Jak sobie radzicie jako szkoleniowcy? No razem z Mateuszem Radojewskim tam odpowiadamy głównie za tą kadrę B. To są tam te trzy pary, plus które chcemy, żeby doszły. Więc mamy treningi zdalne. Rozpisujemy dokładnie, co mamy robić, jeżeli chodzi o gdzieś tam zajęcia z piłką. Jest to o tyle teraz łatwiejsze, że można już wyjść na zewnątrz, bo nie ma obostrzeń. Można iść do parku poodbijać, gdzieś tam spotkać się z zawodnikami, którymi znamy z polskich plaż, potrenować. Wiadomo, z zachowaniem bezpiecznej odległości, wszystkich gdzieś tam zaleceń, dezynfekcji i tak dalej. Ale no, nie jest to proste. Na pewno treningi siłowe też staramy się jakoś w domu wykonywać z własnym ciężarem ciała, gdzieś z jakimiś drobnymi przyrządami, można pobiegać, więc to są takie główne rzeczy, które robimy, a oprócz tego jaka kadra B, żeby było trochę fanu i zabawy, nagrywamy co tydzień challenge, tak jak jeden właśnie wrzuciłem, no i mamy swoją punktację, ligę i się bawimy, gdzieś tam nagrody wymyślamy i trzeba troszkę rozrywki w tym wszystkim wprowadzić, także gdzieś wszystko zdalnie i nie mamy tak naprawdę możliwości się spotkać w szóstkę, gdzieś potrenować chociażby na jeden trening, bo to za dużo jest po prostu problemów i niebezpiecznych rzeczy, żeby ryzykować swoim zdrowiem czy jakimiś innymi rzeczami. Ale z tego co mówisz, staracie się zachować elementy rywalizacji w tych zajęciach. Tak, zdecydowanie wiem, jako były zawodnik, można powiedzieć trochę już, jak się śmieję. No wiadomo, jestem cały czas, sam trenuję w formie, staram się też być, żeby w razie czego zagrać, pomóc i tak dalej, jak byłem w tym roku w Kambodży z Mikołajem Miszczukiem. Także na pewno ten element rywalizacji u każdego sportowca jest bardzo ważny i dlatego też mamy
tą swoją ligę, bawimy się. Wiadomo, jest to trochę taka forma abstrakcyjna wręcz, bo jakby zobaczyć te ćwiczenia, które robimy, to są wręcz czasami głupie, tak? Ale czasami chodzi o to, żeby jako zawodnik się rozwijać, radzić sobie w trudnych sytuacjach i kto wie, może kiedyś komuś się coś z tego przyda, gdzieś tą kontrolę dzięki tym ćwiczeniom poprawi, a jak wiemy, każdy punkt jest ważny. Z tego, co oglądamy, często ta siatkówka jest na takim poziomie, że kończy się przewagą 2 punktów, czy nawet grom na przewagi, często bardzo wysoko, więc może się okazać, że ten rok i te głupie ćwiczenia nasze będą pomocne. Właśnie, jak dalece zmieni się i zmienia się warsztat trenerski, biorąc pod uwagę warunki, w których wam teraz przychodzi pracować? To na pewno się zmienia. Mamy jak na to inny pogląd. To zobaczymy, jak też to na chłopaków wpłynie, bo jednak to, co im proponujemy, to nie są takie stricte normalne treningi, które przeprowadzaliśmy w Spale, czy na obozach, czy gdziekolwiek. Są to zupełnie inne, powiedzmy, system, bo też nie jesteś w stanie kontrolować, tak, że ktoś się nagrywa i ty na bieżąco oglądasz, bo nie dasz rady, tak. Może się okazać, że akurat 6 chłopaków ma o tym samym czasie chwilę wolnego, bo też każdy ma jakieś swoje dodatkowe zajęcia, jakieś obowiązki mimo tego wszystkiego. Też starają się gdzieś szkołę, powiedzmy studia godzić, więc to nie jest takie proste. Każdy pracuje na sobie, ale też dla nas, dla trenerów, mówię, dla psychologów i tak dalej, ma to swój plus, bo przez to możemy zobaczyć, jak oni pracują, bo zobaczymy po czasie, jak bardzo zwracali na pewne elementy techniczne, o których pisaliśmy, przykładali się do tego, więc dla nas, wydaje mi się, jest to też dobry taki sprawdzian tych zawodników, bo będziemy wiedzieli, jak z kim można pracować. To nie jest tak, jak czasami na hali to się porównuje, hala, plaży. Na hali masz wszystko pod kontrolą często, a na plaży jest często tak, że sam musisz coś wykonać, bo jednak ten system pracy jest trochę inny. Więc tu też myślę, że taka obowiązkowość, cierpliwość chłopaków też wyjdzie na tym wszystkim, czy są gotowi na to, żeby w tą dorosłą siatkówkę wkroczyć, gdzie często sam musisz o sobie myśleć, dbać i tak dalej. Wspomniałeś o tym jakby tak trochę mimochodem, że jesteś w trakcie kończenia kariery. No właśnie, powiedz, jak to jest z tą twoją karierą, bo nie wycofujesz się z siatkówki tej zawodowej, profesjonalnej gwałtownie. No nie, jest to taki fajny element, bo mam taki moment przejścia, jak ja to mówię, gdzieś cały czas trenuję, jestem w grze, patrzę na to od innej strony i tak summa summarum, jak na to wszystko gdzieś można spisać, zerknąć, to jest bardzo fajny taki czynnik, bo wiele rzeczy możesz zobaczyć jako trener, potem mówisz, kurczę, sam też bym to mógł tak jednak zrobić trochę inaczej. I często potem te pewne pomysły na boisku zostają, wracają, poprawia. Także to nawet nie jest głupi pomysł, że nawet chłopaki czasami poprowadzić trening, zerknąć na to od innej strony, bo jak wiemy, różny pogląd daje gdzieś tam możliwość rozwoju, tak? Gdzieś tam nowe sytuacje, więc to jest też, myślę, fajna szansa dla mnie, żeby się rozwijać, bo trochę jestem jako zawodnik, trochę jako trener, aczkolwiek cały czas jestem gotów, że jeszcze mogę zagrać, nie ma problemu, butów na kołek jeszcze nie odstawiłem, aczkolwiek więcej mam, powiedzmy, zadań już tych jako trener, gdzieś tam jako koordynuję pewne rzeczy, pomagam w jakichś tam akcjach promocyjnych, akcjach naborowych, tam mieliśmy w tym roku festiwal siatkówki plażowej organizować, no niestety miał to być koniec marca, nie udało się, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego, co razem z Łukaszem Pijałkiem udało się zrobić, bo napisaliśmy cały program o siatkówce plażowej, udało się całą Polskę objechać z tymi akcjami gdzieś tam promocyjno-szkoleniowymi, więc jest dużo plusów, no jedynie szkoda, że nam się w taką całą klamrę tego nie udało spiąć na tym festiwalu, żeby to było fajnie zakończone, no ale co zrobić? Co się odleczy, to nie ucieczy. Właśnie wyjąłeś mi to powiedzenie z ust i właśnie, jesteś ambasadorem de facto polskiej siatkówki plażowej. Z tego twojego objazdu po kraju wynika, że zainteresowanie siatkówką plażową w Polsce jest dostateczne, wysokie czy zaskakująco dobre? No można powiedzieć, w zależności od regionu, w zależności od tego, jak się pracuje, no na pewno to jest, zainteresowanie jest duże. Bardzo dużo pytań mieliśmy, jak łączyć halę z plażą właśnie, co można wykorzystać i dużo takich pozytywnych odpowiedzi dostaliśmy, że a to jest dobre, to fajnie można wykorzystać, gdzieś te elementy są tak istotne. No i myślę, że bardzo to pomogło jeszcze tym, że właśnie ten program piszemy,
nawet go nagrywaliśmy, no ale też musieliśmy przerwać, bo jeżeli chodzi o nasze ćwiczenia, powiedzmy techniczne, takie stricte pokazanie, jak to powinno wyglądać, się udało zrobić, to tyle akurat w tym tygodniu, gdzie trzeba było się rozjechać, zostały nam do nagrania zajęcia z zawodnikami ze szkoły, bo też miały być treningi pokazane, gierki i tak dalej, więc tego szkoda, bo o to ludzie właśnie pytali o ten program głównie, bo mówią fajnie siatkówka plażowa, ale tak naprawdę nikt nie wie jak tego uczyć, na co zwracać uwagę, co jest istotne. Dlatego też się podjęliśmy dodatkowo jakieś tam spraw, gdzieś inicjatyw, które chcemy wdrożyć, żeby pomóc po prostu rozpromować tą siatkówkę plażową, ale przede wszystkim nauczyć myśleć i grać w ten sposób, w jaki my gramy, tak, żeby gdzieś przekazać tą wiedzę, know-how, jak to mówią Amerykanie, jak to robić? No może właśnie to, o czym powiedziałeś wcześniej, że jeśli w tym sezonie okaże się, że nie będzie zbyt wiele wydarzeń międzynarodowych, to ta nasza czołówka będzie występować w kraju i promować dyscyplinę, promować siatkówkę plażową, bo tego zawsze brakowało. No to siatkówka plażowa jest o tyle dyscypliną odmienną od halowej, że jednak tych wydarzeń z udziałem najlepszych siatkarek i siatkarzy w kraju nie jest zbyt wiele. No, są to Mistrzostwa Polski i pojedyncze turnieje. Ale zapytam jeszcze właśnie o rzecz związaną ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Spale. Będzie chyba trochę złożony proces naboru w tym roku do szkoły, no bo te zaplanowane turnieje nadziei olimpijskich są przesuwane. I jeśli by ich nie było albo byłyby w ograniczonej formule, to jaki macie pomysł na nabór do SMS-u w Spale? Jesteśmy w kontakcie właśnie z trenerami z tych klubów, bo to, że pojeździliśmy po Polsce, to nie znaczy tylko, że byliśmy, ale mamy kontakt z tymi trenerami. My gdzieś informacje, gdzie są fajni zawodnicy, kto by chciał, wiedzą jak to wygląda. I na pewno jednym z elementów, który chcieliśmy wykorzystać, był festiwal, którego nie ma, więc to można powiedzieć, odchodzi w tym roku, ale Puchar Bałtyku jeszcze jest i tam chcemy się pojawić. Już wcześniej mówiliśmy, że chcemy być, chcemy zrobić też szkolenia, jak grać na wietrze, a przy okazji możemy cały przekrój zawodników zobaczyć, więc mam nadzieję, że już w lipcu uda się gdzieś zorganizować. Wiadomo, nie będzie to normalny, standardowy Puchar Bałtyku, że się będzie normalnie poruszać w strefie komfortu. Mogą być różne obostrzenia, ale myślę, że to będzie dla nas duża szansa, żeby zobaczyć chłopaków i dziewczyny w akcji, a może, nie wiem, pojedziemy do jakichś, powiedzmy, klubów, spróbować zorganizować jakieś takie zgrupowania kadry wojewódzkiej, to ciężko powiedzieć. Cały czas jesteśmy, powiedzmy, w takim komforcie. Mamy jeszcze trochę czasu, wiem, że jest ten Puchar Bałtyku. Jak się nie odbędzie, to wtedy będziemy kombinować, co zrobić, ale zawsze można w czasie roku szkolnego też dobierać, można ten festiwal na jesień przełożyć, bo też tak myśleliśmy, żeby po prostu nawet troszkę później się tym zająć, bo też nie ma sensu nałapać, nie widząc kogoś, tak? Także to jest, myślę, sprawa otwarta. Jeszcze z Łukaszem tak daleko nie jesteśmy ogólnie tam, jeżeli chodzi o całą szkołę i z trenerami, żeby musieć szukać jakichś ostatecznych rozwiązań. Ale plan macie, jak słyszę, dosyć konsekwentny i zwarty. Natomiast na koniec naszego spotkania chciałem ci zadać pytanie, które zadaję wszystkim uczestnikom cyklu z siatki do sieci. Jako trenerowi i zawodnikowi, na ile sport, a szczególnie geografia siatkówki plażowej w znaczeniu globalnym, w znaczeniu światowym, może się zmienić wskutek efektów koronawirusa, tej izolacji? No na pewno może się zmienić w jakimś stopniu, bo nikt nie wie, kiedy tak naprawdę normalnie będzie można podróżować, więc może się okazać, że nie tylko ten rok, ale i kolejny gdzieś będzie utrudniony, jeżeli chodzi o podróże międzykontynentalne. I może się okazać, że my jako Europa na tym dużo zyskamy, bo mamy tutaj parę silnych zespołów, albo paręnaście, bo ostatnimi czasy liderujemy, tak, w większości tych zawodów. Bardzo wysoko stoją akcje naszych tutaj europejskich zespołów narodowych. Aczkolwiek no ciężko powiedzieć, czy tak na pewno będzie. Myślę, że dużo to nam da, bo będziemy nawet trenować więcej razem ze sobą i mam nadzieję, że szybko się to skończy, że ten rok będzie, powiedzmy, jeszcze chwilę taki dziwny, a za niedługo już wszystko się otworzy, ale też nie liczyłbym na to, że wrócą dawne czasy od tak.
Myślę, że troszkę to potrwa, ale jestem bardzo optymistycznie do tego nastawiony i czegoś nas to na pewno nauczy, większego dystansu do pewnych spraw, troszkę więcej może przemyśleń, ale będzie dobrze. Zaczynałem zawsze nasze rozmowy w ramach tego cyklu pytania o zdrowie uczestników audycji i ich rodziny. Jak się domyślam, u Ciebie chyba wszystko w porządku, skoro jesteś w trakcie przeprowadzki, ale jednocześnie jesteś w regionie na Górnym Śląsku, gdzie w ostatnich dniach ten przyrost zachorowań jest znaczący. Czy na Śląsku, na Górnym Śląsku jest bezpiecznie? I czy wszyscy zdrowi? No, u mnie wszyscy zdrowi, dziękuję bardzo. Dbamy o to, żeby powiedzmy zachowywać te standardy, które tam są wytyczone, czyli dezynfekować, nie wiem, ręce, nosić maseczki, więc jeżeli o to chodzi, to bardzo dobrze, dziękuję, wszystko jest ok. Korzystamy oczywiście z maseczek, bo to bez tego wydaje mi się to jest głupota. Warto zadbać o siebie, mówię przede wszystkim o siebie, bo jak o siebie zadbasz, to znaczy, że i o innych, tak? A jeżeli chodzi o ten nasz region, no to głównym tutaj, nie wiem, ogniskiem zapalnym są kopalnie, tak? Bo gdzieś górnicy często są blisko siebie, no nie da się tam odległości w pewnych sprawach zachować. No i nie wiem, robi się powiedzmy troszkę może niebezpiecznie, aczkolwiek jeżeli chodzisz wszędzie, zachowujesz ten bezpieczny dystans, nie masz na co dzień kontaktu bliskiego z osobą, która tam pracuje, to wydaje mi się, że jest dobrze. No, na pewno też staram się unikać gdzieś tam niepotrzebnych spotkań, robię to, co mogę sam, dlatego się śmieję, że mam inny trening, tak, trochę malowania było, trochę tam czegoś innego, jakieś składanie mebli, więc jest to, można powiedzieć, fajna odskocznia, jest to dla mnie fajne zajęcie, przy okazji czegoś nowego się nauczysz, ale no mówię, no, już brakuje tej siatkówki, cały czas człowiek gdzieś o tym myśli, co by można zrobić, ale wie, muszę być cierpliwy jak wszyscy, bo tego się nie przyspieszy, tak? Także znajduję sobie zajęcia dodatkowe, a akurat fajnie się złożyło, że dom na wykończeniu i można już pewne rzeczy przenosić. No to rozumiem, że w tej chwili można Cię tytułować inżynier Mariusz Pruder, specjalista od remontów oraz urządzania domów. Mariuszu, myślę, dla że Ciebie... nie będę sam. Mariuszu, dla Ciebie i dla całej rodziny, dla najbliższych i przyjaciół, znajomych z siatkówki plażowej. Zdrowia przede wszystkim, no i jak najszybszego powrotu do normalności. Dziękuję bardzo, również Wam wszystkim życzę zdrowia, szybkiego powrotu do normalności i do zobaczenia na boiskach.